No, siemanko kochani, witam was. Dzisiaj króciutko. Filmów nie robiłem ostatnio, po prostu jestem bardzo mało na rybach. Trochę chory jestem. No niestety, takiego mam pecha, że jesień się zbliża, ja zacząłem chorować, także myślę, belly boota już będę miał z głowy. No ale dobra, nieważne. Co chciałem powiedzieć, dzisiaj wyskoczyłem chwilę nad wodę, no byłem, ja nie wiem, z 2,5 godziny. Owszem, jeden szczupak mi spadł, będzie na filmie później, tam dalej. Dwa złowiłem. Jakieś tam puknięcia, stuknięcia, myślę, że to konie tam trochę pukały. No niestety łowienie było bardzo trudne, bo to jest mała rzeczka, woda spadła, także warzywniaka pełno, a tam gdzie są głębokie, miejsca głębokie, no głębsze trochę tam z metr, powyżej metra, no to woda rwie i trzeba wtedy zmieniać ciężary główek, kombinować, żeby tam, no trzeba było troszeczkę opuścić niżej, żeby tam w ogóle coś capnął, bo startować nie chciało. One są jeszcze niemrawe. Dlaczego nie? Szczupaki jeszcze są niemrawe, kochani, przynajmniej w moich okolicach. Jest ciepło, cały czas jest ciepło. Jeszcze okonie, no wczoraj kolega do mnie dzwonił, połowił okonie z belly, ale metr pod powierzchnią. Normalnie żerowały jak sobie w lato dosłownie. Woda 13 stopni miała na jeziorze wczoraj. Także jeszcze jest ciepło, jeszcze nie przyszły te typowe chłody. No ale jak widać u mnie już coś tam pomalutku zaczyna się dziać. No dzisiaj w samochodzie kończę, bo jest wichura. Kochani, na co ja łowiłem? Wędka do 30 gram, tak? Ci, którzy dużo oglądają, wiedzą, mam swoją z pracowni zrobioną, taka trochę sztywniejsza. Kołobrotek Twin Power, plecionka 0,12 od James Cook, 12-splotowa. No, miałem akurat, to są ostatnie moje przypony, to dałem do 9 kg Surfstrand od Dragona, do 9 kg. Ale pierwszy, który mi się rozwalił, to był jeszcze mój, to było moje lenistwo, kochani, że wiedziałem, że już ta agrafka, ją musiałem tam kombinować, żeby ją zapiąć, zapinać. No niestety, wiedziałem, że powinienem zmienić przypon, ale jeszcze myślę, wytrzyma, jednak nie wytrzyma. No tak kosztuje lenistwo stratą ładnej ryby, bo też szczupacze był, zresztą sami zobaczycie, był bardzo przyzwoity. Także tak to mniej więcej wygląda. No tutaj, jak powiedziałem, rzeczka jest trudna. Bardzo trudna, to jest tylko parę miejsc, gdzie można w ogóle porzucać. No ale, że mam blisko, no to sobie wyskoczyłem szybko z brzegu. Za długo nie siedzę, bo niestety jeszcze zdrowy nie jestem. Także jakoś tak pomalutku. No ale dobra. A, pierwszy szczupak, na który mi, ten, który mi spadł, to na białego drunkbaita, ten w kolorze pina colada. Drugi, który wziął, to wziął na kanibala białego i nad małego, na 9 cm. Tego 9 czy 10 cm. 9 chyba centymetrów, albo 10, nie jestem pewien. No i trzeci wziął mi na minnow od Savage'a, cały srebrny, ze srebrnym brzuchem, brokatem i taka mleczna biel na grzbiecie, także jaśniutki było. Tutaj zauważyłem, że jasne kolory lepiej działają. Łowiłem też tymi swoimi fish hunterami, no ale niestety, dzisiaj one akurat swojej mocy nie pokazały, ale na wszystko jeszcze przyjdzie czas, że tak pomalutku. Dobra kochani, mniej więcej tak to wszystko wyglądało. Szczupaki siedziały praktycznie przyklejone do dna, jak gdzieś opuściły, udało się niżej opuścić trochę tą przynętę, wtedy tam jeszcze capnął. No ale no 2,5 godziny kochani rzucania, no 3 ryby, no nieraz bywało całe dnie bez ryby, także myślę, że nie jest źle. Jakby co to, co? Pozdrawiam was, niech moc będzie z wami kochani i do następnego. Jest kochani, ale przywalił pięknie. O, 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 ja pierdzielę. Patrzcie, agrafka puściła. Taki piękny był. Szlak by to trafił. Thank you.
jest, kochani. Kolejny. Ale przywalił. Chodź, 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 chodź. Skurczybyk. Ładnie. Ładnyś ty. Jest, kochani. Następny. O, jakiś ty wielki. O. Dobra. Mamy go. Kochani. Teraz go zmierzymy. Leż, bo cię tu. Bo cię kuźwa. Proszę, kochani. 75 cm. Dobra, puścimy gnojka. No, na główkę. Hop. Poszedł. No. I to mnie się podoba. Ach, kurwa, ale jedną. No proszę, a nie był dobry. Ale jedno się było. Jest, kochani, następny do golenia. Raz walnął. No chodź, to nie jest wielki. Ładny, wojowniczy. No chodź tu, kurczybyku. Nie jest taki mały. Zaś. A i mamy padalca. A koło 7 dyszek, mniej więcej. Spokojnie, kurwa. Bo cię, kurwa, nie odczepię. Proszę, kochani. Jaki padalec piękny tu się. A nawet go nie mierzę, bo to też koło 7 dych, mniej więcej. Poszedł. Ale fajnie, przywalił. Dwa razy miałem walnięcie. Ale jak pocięta blach guma. Dobra, walczymy dalej.